świecie! W Leni na Dzewiance są 4 Dzewiance, El Dzewiance są 2 E3. Radio Kraszewe. Dwanaście i pół minuty po godzinie 8 przyszła pora na rozmowę. W dzień dobry, Kaszuby. A dzisiaj naszym gościem jest pani Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich ze śnieżnej linii. No właśnie, o to chcieliśmy zapytać na początku, bo widzieliśmy auto całe ośnieżone. Chyba się musieli kierowcy za panią odwracać. No myślałam, że patrzyli na moją urodę, jednak patrzyli za śniegiem. No w linii mamy dużo śniegu, mamy 5 stopni mrozu, jesteśmy zaśnieżeni, ale też Kaszuby no, są urokliwe w tym śniegu. Dla gminy jest to więcej odśnieżania i trochę konfliktów co do wyjazdu różnych samochodów, ale uważam, że zima na Kaszubach i w linii jest przepiękna. Oj, oczywiście, na jak pewnie. Taki biały śnieżek popada, no to aż chce się wyjść, aż chce się żyć właśnie w linii. Chce się żyć? Chce się żyć, no pewnie, że chce się żyć, bo chcemy podpytać się panią wójt, jak wyglądał rok 2021, bo mamy właściwie grudzień i możemy już podsumowywać rok. Co tam się działo w tej gminie? Działo się dużo, był to bardzo duży rok, bardzo dobry rok, rok udanych inwestycji. Nie wszystkich niestety nie zrealizowanych, ale większość tak, takich inwestycji w różne sfery życia naszych mieszkańców, wodno-kanalizacyjne, drogowe, w kapitał społeczny, wykluczenie cyfrowe, bo robiliśmy takie hotspoty też, w opiekę żłobkową, no w szereg różnych, taką rekreacyjną infrastrukturę rozwinęliśmy, sportową, boiska, także było też uroczystości, no były dożynki powiatowo-gminne, udane zresztą, a w okresie pandemii uważaliśmy się, że naprawdę był to cudowny czas podsumowania i podziękowania za plony. Mieliśmy też różne konkursy, tak jak ostatnio był też powiatowy konkurs Mister Bylnego Czytania, też na szczeblu powiatowym. Także rok uważam bardzo dobry. Pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzą, pewnie nie możemy dogonić potrzeb. No, czym więcej, wydaje mi się, robimy i pozyskujemy środki, bo z własnych środków nie moglibyśmy tego zrobić. Czyli są to środki państwowe, rządowe, z unijnych, z różnych innych grantów, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i tych potrzeb jest dużo, ale naprawdę, drodzy mieszkańcy, zauważcie, że linia się zmienia, linia właśnie stara się robić te wszystkie inwestycje, a pewnie w życzeniach będziemy sobie wszyscy życzyć, że może akurat w linii się okażą jakieś złoża ropy naftowej, gazu, cokolwiek, że w końcu te wszystkie potrzeby i zrealizujemy. No dobrze, to ja mam pytanie troszkę na odwrót. To przed chwileczką pani się pochwaliła, to się udało zrobić, to było. A czego się nie udało zrobić i czy to wpłynęła na to pandemia, czy może inne czynniki? Nie wpłynęła moim zdaniem pandemia, po prostu pewnie duży zakres inwestycji. Inwestycją, którą bardzo chcieliśmy zrealizować, to była inwestycja dofinansowana, gdzie składaliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy norweskich. To składaliśmy ten wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Chodziło o termomodernizację szkoły w Strzepczu. Chcieliśmy zrobić bardzo taki generalny remont ze źródłami, odnawialnych źródłami zamontować odnawialne źródła energii. No i ta szkoła by przeszła taki naprawdę bardzo generalny remont. Wniosek jest zrobiony, będziemy dalej się ubiegać. Wiemy, że nowa perspektywa unijna i całe przyszłe lata skupiają się właśnie na tych odnawialnych źródłach energii, na ochronie środowiska. Także liczymy, że ten wniosek będziemy realizować i myślę, że to jeszcze nie jest stracone. Także tego dużego projektu nie udało nam się zrealizować. Ale wszystko w planach jest, plany są. Czy macie już zatwierdzony budżet na kolejny rok? Nie, jeszcze nie. Sesję budżetową mamy 16 grudnia. Będzie właśnie na tej sesji zatwierdzany budżet. Przyznam, że w załączniku inwestycyjnym nie pojawia się dużo inwestycji. Wiemy, co chcemy robić. Dalej będą to inwestycje właśnie kanalizacyjne, drogowe. Tą szkołę dalej chcemy właśnie w tym budżecie umiejscowić. Chcemy też rozwinąć linie komunikacyjne na terenie gminy Linia. Też chcemy występować do wojewody o dofinansowania, ale ten konkretny budżet pojawi się i tutaj też mieszkańcy pewnie będą to śledzić na przełomie lutego-marca, gdzie będziemy już wiedzieli, ile mamy wolnych środków, jaki jest poziom subwencji, dotacji. Także wtedy będą konkrety.
A czy mieszkańcy mogą mieć wpływ na to, co się dzieje w gminie Linia? Mogą składać jakieś swoje wnioski do tego, co chcieliby poprawić albo z czego są zadowoleni? Ja myślę, że cały czas słuchamy mieszkańców. No, mamy ich przedstawicieli, mamy radnych, sołtysów. Szkoda, że w ostatnim roku nie odbyły się zebrania wiejskie właśnie przez pandemię. No, w tym roku pewnie na razie też nie planujemy tych zebrań. Jesteśmy otwarci, także, czyli gmina cały czas działa w normalnym trybie i myślę, że to, co przekazują nam sołtysi, radni, to jest głos mieszkańców. Ja też żyję, no, od urodzenia mieszkam w gminie Linia i te wszystkie potrzeby są mi znane. Także to i ja, radni, sołtysi, to wiemy, tyle, że no, nie starcza nam pieniążków, żeby to wszystko zrobić, ale myślę, że jesteśmy dobrze zorientowani, czego od nas oczekują mieszkańcy, czego potrzebują. To wróćmy jeszcze do konkursu powiatowego Mesterybelnego Czytanio u was w gminie Linia. Odbyły się eliminacje, potem eliminacje powiatowe 2 grudnia. Może parę słów o tym konkursie. Świetny konkurs. Zjechało do nas wielu uczestników z całego powiatu, 68 dokładnie. W kilku kategoriach wyłoniliśmy najlepszych. Tyle czytania takiego właśnie dobrego z tekstu, bo to były teksty Ewy Warmowskiej, Romana Dżdżona, Floriana Cejnowy, Stanisława Jankiego. W jednym miejscu coś cudownego. Przysłuchiwałam się tym młodym i starszym adeptom, bo były grupy i młodsze, i nawet kategorii dorośli. Coś fajnego. Jeden słucha drugiego. Nie zawsze akcentują to poprawnie. Mieliśmy też cudowne jury. W jury zasiedli pan Tomasz Fopkę, pan Jaromira Labuda, nasza pisarka, i pani Paulina Węsierska. Wszyscy są członkami Rady Języka Kaszubskiego. Na bieżąco też po każdej kategorii podsumowywali zmagania uczestników. Przede wszystkim wskazywali, jak właściwie akcentować, jak właściwie wymawiać. Także myślę, że to był cenny konkurs, tym bardziej, że chlubimy się jako gmina Linia, że jesteśmy gminą kaszubską. Ubolewamy, że no nieraz coraz mniej słyszę tego kaszubskiego w sklepie na ulicy. Od dorosłych nie. No tutaj starsi u nas posługują się i w urzędzie, i ja też się posługuję kaszubskim, ale młodzi ludzie jednak, no nie jest to taki fan, taki gdzieś tam w mieście, żeby posługiwali się tym kaszubskim. Widać też, w których domach się mówi, bo to czytanie jest przepiękne, wyakcentowane, a niektóre dzieci po prostu chcą się nauczyć. To też bardzo cenię, że ja mówię, niech te dzieci połączą tą wiedzę, którą mają, że umieją pisać, czytać, z mówieniem, z śpiewaniem. Także naprawdę będą się świetnie bawić, a będzie ich cechować takiego dodatkowy atut, że mamy właśnie swój język. No, przede wszystkim chodziło o tym, żeby popularyzować literaturę i kulturę kaszubską, ale też, żeby rozbudzać tą pasję do języka kaszubskiego, żeby no, absolutnie nie był to jakiś afront, wstyd, tylko że jest to coś dodanego, coś fajnego, coś, czego inni nie mają. Widzę, że temat bardzo bliski sercu. Tak. Bardzo miło się słucha. Pani wójt, proszę powiedzieć, będziecie organizować taki konkurs też w przyszłym roku? Jeżeli zechcą tutaj, no bo myślę, że tutaj to uzgodnione było z naszą panią dyrektor i z innymi gminami, że w Linii, to bardzo chętnie, bo uważamy, że jesteśmy wtedy taką kolebką, taką stolicą tego konkursu Mesterybelnego Czytania i faktycznie uważam, że ugościliśmy ich i będą chcieli wracać do Linii. Dostali też nagrody, dyplomy, byli też rodzice, opiekunowie, także myślę, że bardzo wspaniała atmosfera. No, bardzo bym chciała. To ja mam pytanie o przyszłość. 2022 rok za chwilę. Jakie plany w gminie Linia? Tak jak mówiłam, planów dużo. Cały czas skupiam się na tym, żeby nie tylko działać w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, drogowych, tylko właśnie takie projekty i społeczne, w różnych kwestii można powiedzieć, i spędzania wolnego czasu. Także dużym projektem też będzie projekt Życzliwa Dłoń. To jest projekt, który chcemy uruchomić, dzienny dom pobytu dla osób niepełnosprawnych. Zależy nam na tym, żeby zagospodarować takie osoby, które już po 25 roku nie mogą przebywać w ośrodkach szkolno-wychowawczych czy rewalidacyjnych, a taką młodzież mamy, czy inne osoby niepełnosprawne. To jest zupełnie coś nowego w gminie Linia. Mamy już pozwolenie na budowę, mamy harmonogram działań, także właśnie najpierw musimy wykonać budynek, dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych z windą, z dojściami i od przyszłego roku prowadzimy zajęcia właśnie i ten, oczywiście ten dom pomocy ma zostać. Także to jest
duży projekt. Cieszymy się, że dalej rozwijamy opiekę żłobkowo-przedszkolną. Mamy fajny projekt też z dofinansowaniem unijnym na taki projekt Zaraz Wracam i tutaj bardzo zachęcam, bo mamy jeszcze wolne miejsca. Projekt można u nas na cały dzień, na 10 godzin zostawić dziecko do lat 3. Mamy mogą wrócić do pracy, czy ojcowie, rodzice. Projekt jest finansowany ze środków unijnych, dlatego rodzice nic nie płacą. No myślę, że ewenement w skali tutaj powiatu, bo wszędzie te miejsca są takie wyrywane, a my mamy jeszcze miejsca, także zachęcam. Chce pani powiedzieć, że to jest takie przedszkole? Tak. Przepraszam, żłobek bardziej. Żłobek, tak, który działa od godziny 7 do 17, gdzie rozwijamy różne zajęcia sensoryczne, rytmiczne, także nawet w tak małym wieku można to robić. Doposażyliśmy specjalny plac zabaw, z tego kupiliśmy. Ten projekt działa już jakby kolejna edycja, ale ten tu zaczął się od września. Z prawie całkowitym dofinansowaniem ze środków unijnych, udział gminy tam jest ponad 80 tysięcy, ale naprawdę bardzo rozwinięta i fachowa opieka żłobkowa, bo ten żłobek już działa od 2017 roku. Drodzy rodzice, drogie panie, mówiłyście dzisiaj, skarżyłyście się o to, że jesteście zalatane właśnie głównie przez dzieci. Jest gdzie zostawić, można wrócić do pracy, można zająć się sobą. Zachęcamy oczywiście do tego. Pani wójt, będziemy musieli kończyć, czas nas nagli. Czego życzyć mieszkańcom gminy Linia? Ja życzę tak wszystkiego po trzy, powiedziałam. Po pierwsze zdrówka, siły i spokoju. Po drugie życzyłabym radości z wszystkiego, z każdego dnia, z małych i dużych rzeczy, z każdej osoby. Życzyłabym życzliwych ludzi wokół państwa. Niech was otaczają tacy życzliwi ludzie, bo to robi dobrą energię i czujemy się lepiej. Chciałabym, żebyście kochali, czuli się kochanymi. A to wszystko za przyczyną wiary w ten okres magicznych świąt, że to małe dzieciątko może zdziałać cuda, że z nadzieją możemy śmiało z podniesionym czołem patrzeć w przyszłość, a nagrodą myślę, że będzie miłość z każdej strony. Pięknie powiedziane, my się dołączamy do tych życzeń oczywiście, jak najbardziej naszym gościem dzisiaj w Dzień Dobry Kaszuby była pani Bogosława Engelbrecht, wójt gminy Linia. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, wszyscy głowalny głęb.